Dzisiaj nasze 164 spotkanie, gdzie najważniejszym przesłaniem jest: wyznaczyć granice, zająć się sobą, zadbać o twoje wewnętrzne światło. Dokładnie teraz, w momentach chaosu, niepewności, strachów, obaw, tego wszystkiego co wokół nas, często angażujemy się w Sprawy, które nie mają z nami nic wspólnego. Jacyś ludzie, sytuacje wpływają na nas i wyprowadzają nas z wewnętrznej równowagi. Albo pozwalamy na to, by strachy i obawy ograniczały nas i blokowały na naszej drodze. Przesuwamy wszystko na później. Teraz nie mam do tego możliwości, zrobię to za rok, za dwa, za trzy, albo gdy ta sytuacja wróci do normy. Siły wyższe, dokładnie teraz, prowadzą cię dalej i mówią: już nigdy więcej nie odkładaj czegoś na później, tylko szukaj możliwości działania dokładnie teraz. Mimo tego. Że tak wiele dróg się zamyka. Zawsze są szanse na to, by iść swoją własną drogą realizacji powołania. Czasami nie można działać aktywnie w jakimś kierunku, ale można działać energetycznie, wykorzystując ten czas, który masz dokładnie teraz. I gdy to wszystko wokół przemieni się, to nowe się pojawi, to wtedy wystartujesz 10 razy szybciej. Jeżeli jednak wszystko odkładamy na później, bo widzimy tylko te zamknięte drzwi, to może zdarzyć się tak, że minie rok, dwa, trzy, cztery, pięć i nadal będziesz w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz. Nasze dzisiejsze 164. spotkanie ma bardzo wyjątkowe przesłanie, jak i każde. Jesteśmy nadal w tej serii 16, gdzie wszystko dookoła, globalna świadomość, tak współgra z tą właśnie serią naszych spotkań? I dzisiaj otrzymasz kolejny ważny klucz do szczęścia.